Cześć! Nazywam się Ania Lewandowska i jestem studentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach. Dziś przeprowadzę wywiady specjalnie dla Was z absolwentami naszej uczelni Patrycją Belanken i Kubą Kadyszem. Jak to się stało, że trafiłaś na uczelnię Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Skierniewicach? Na uczelni w Skierniewicach w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej znalazłam się zupełnie przypadkiem i chyba głównie dlatego, że chciałam poznać nowych ludzi i szukałam wrażeń. Lubię się gdzieś ciągle rozwijać i kształcić. I to jest uczelnia, która jest w moim mieście, a ja strasznie lubię wszystko, co związane ze Skierniewicami, więc stwierdziłam, że tak, muszę tam być. Na uczelni w Skierniewicach znalazłem się dzięki koledze, głównie, który zaproponował mi właśnie tą uczelnię, gdzie sam się uczył, gdy ja szukałem swojej drogi dalszej edukacji. Czy uważasz, że to była dobra decyzja? Ja uważam, że to była jedna z lepszych decyzji w moim życiu, gdzie sam wybierałem sobie uczelnię i jakby to była moja świadoma decyzja i nie żałuję tego, że przyszedłem tutaj. Gdzieś tam zawsze u mnie w domu rodzice mówili, że jestem kierowniczką, więc chyba myślę, że zarządzanie to najlepszy kierunek dla mnie. Czy miło wspominasz edukację na naszej uczelni? Edukację wspominam bardzo dobrze. I wykładowców, i koleżanki, i kolegów z uczelni bardzo dobrze wspominam, ale najlepiej wspominam praktyczną stronę uczelni, tak? Czyli wszystkie praktyki, które mogłem odbyć w trakcie studiów. Czy miło wspominasz pracę w samorządzie? Jestem do tej pory od tego uzależniona, w pozytywnym sensie. To znaczy, wspominam to bardzo fajnie, bo uwielbiam ludzi, uwielbiam pracę z ludźmi. I jak zresztą sama Aniu wiesz i pewnie osoby, które ze mną współpracowały, nawet po skończeniu studiów nie mogę się od tego odczepić, ale myślę, że podstawą do tego jest też współpraca z władzami uczelni, gdzieś z dydaktykami i z wykładowcami, która była naprawdę fajna i uważam, że warto. Jakich dydaktyków wspominasz najlepiej? Największe wrażenie wywarł na mnie dr Konrad Rokoszewski. Jest to wykładowca, który wykłada przedmioty związane właśnie z zarządzaniem, z marketingiem i jest to też bardzo ciekawa osoba i bym powiedziała ciekawa postać. Oprócz tego, że na zajęciach przekazywał dużo wiedzy, to dawał też dużo życiowych wskazówek i porad. Do tej pory zresztą, mimo tego, że ukończyłam studia jakiś czas temu, nadal mamy kontakt. Moim promotorem był dr Konrad Rokoszewski, fantastyczny człowiek i wykładowca. Czy byłaś zaangażowana w aktywności pozadydaktyczne na naszej uczelni? Poznałam różne metody rozwiązywania wielu problemów. Myślę, że na tym też polegają studia, a już na pewno praktyczne, że oprócz tego, że zdobywa się wiedzę, która gdzieś zawsze towarzyszy nam w życiu, to zdobywamy też inne ważne wartości. Uczelnia dla mnie była zarówno miejscem do zdobywania wiedzy, jak i miejscem do różnych aktywności. Mieszkałem w akademiku, który znajduje się na terenie uczelni i świetnie wspominam ten czas. Udzielałem się w samorządzie, miałem przyjemność między innymi współorganizować różne imprezy, pomagać, działać charytatywnie. Wszystko, naprawdę cała toczka się składa na to, że świetnie wspominam ten czas. Czym się obecnie zajmujesz po studiach? Pracuję w dziale sprzedaży i marketingu, jako specjalista do spraw e-commerce głównie. I wiele właśnie rzeczy, których nauczyłem się głównie na praktykach na uczelni i dużo wiedzy przyjętej jakby z zajęć wykorzystuję teraz na dzień dzisiejszy w swojej pracy. Pracuję przy funduszach europejskich, ale tak naprawdę nie wiem, co będę robiła dalej, bo kończąc zarządzanie i mając podstawy marketingu, zawsze chciałam zająć się organizacją imprez, eventów, ewentualnie gdzieś marketingiem w jakichś większych firmach. I tak jak to student po zarządzaniu, jestem tu i teraz i zajmuję się jak najlepiej tym, co robię. Czy uważasz, że wiedza, którą zdobyłaś w trakcie edukacji na naszej uczelni, przydała Ci się w życiu zawodowym? Myślę, że tak, że wiele rzeczy, których się dowiedziałam na studiach, których się nauczyłam, pomaga mi w pracy. Na przykład mój szef ostatnio się zdziwił. Pani Patrycja, analiza SWOT? Tak, uważam, że zarządzanie jest bez wątpienia przyszłościowym kierunkiem, ponieważ elementy zarządzania możemy wykorzystywać w niemal każdej dziedzinie, nawet w życiu prywatnym. I jeżeli odpowiednio wyłuskamy rzeczy, które mogą nam się przydać z działu zarządzania, to na pewno jest to przyszłościowy kierunek.